Witamy Was w 19 odcinku podcastu Queer Story, historia osób LGBT+. Cześć Basiu. Cześć Maćku. Dziś przedstawiamy Wam drugi odcinek z naszej miniserii o wojnie, choć tak naprawdę dziś skupimy się na jednej konkretnej postaci, którą będzie... Ewa Kochever, i której życie związane jest z wojną tylko pod koniec, a wcześniej jest bardzo ekscytujące i pełne niesamowitych wydarzeń, na których tutaj się dzisiaj skupimy. O istnieniu Ewy Kochever nie wiedzieliśmy aż do lipca 2020 roku, kiedy ukazał się artykuł Karoliny Wasilewskiej na łamach Krytyki Politycznej, zatytułowany Czego uczy nas historia polskiej Żydówki i lesbijki, która skończyła w Auschwitz. Kiedy przeczytaliśmy ten artykuł, wiedzieliśmy, że musimy zrobić o niej odcinek. Zapisaliśmy go sobie gdzieś i poczekaliśmy, aż zrealizujemy nasze poprzednie plany. I dziś właśnie nadszedł ten dzień, kiedy skupiamy się tylko na niej. Dlatego ten odcinek będzie trochę inny niż pozostałe, bo wgłębimy się tylko w ten jeden życiorys i postaramy się opowiedzieć go najdokładniej jak się da, od samego początku do tego tragicznego końca. Niestety, tu musimy powiedzieć na wstępie, że ta postać jest tak mało znana, że sami nie mamy tutaj za wielu źródeł. Musimy się właśnie oprzeć na artykule Krytyki Politycznej oraz, tak jak pewnie zrobiła autorka tego artykułu, na wykładzie Barbary Kahn, która chyba jako jedyna w Stanach Zjednoczonych i chyba na świecie zajmuje się postacią Ewy Kochever. Tak, Barbara Kahn zaczęła na własną rękę badać jej dzieje i popularyzować je. Jest autorką już 3 sztuk teatralnych poświęconych Ewie i dzięki temu już od kilku lat w Stanach Zjednoczonych jakaś wiedza o Ewie Kochever, tam bardziej znanej jako Eve Adams, jest. W Polsce dopiero tak naprawdę od lipca. Też zobaczyliśmy, że powstała strona na Wikipedii w październiku 2020 roku. Więc jest to wiedza jeszcze bardzo świeża i tym odcinkiem chcielibyśmy przysłużyć się do popularyzowania wiedzy o tej niesamowitej postaci. Mamy nadzieję, że kiedyś w ogóle ukaże się o niej książka, że więcej badaczy się nią zajmie i dojdziemy do większej ilości faktów z jej życia. Tak, bo jej dzieje mogłyby wypełnić spokojnie życiorysy kilkorga innych ludzi i aż ciężko uwierzyć właśnie, jak powiedziałeś, że nie powstała jeszcze żadna książka ani film, tylko właśnie te 3 sztuki wystawiane w Nowym Jorku. Też w wykładzie, o którym wspomniał Maciek, Barbara Kahn czyta jedno opowiadanie autorstwa Eve Adams, co jest wydarzeniem naprawdę wyjątkowym, a dlaczego opowiemy trochę później. Ewa rodzi się w 1891 roku w Mławie jako Hawa Złoczewer w polsko-żydowskiej rodzinie. W 1912 roku emigruje do Stanów Zjednoczonych. Dostępne źródła nie mówią jednak nic o jej życiu w Polsce. Nie wiemy też, jakie są przyczyny jej emigracji. Możliwe, że wyjechała z rodziną, bo w 1925 roku zostaje wykonane zdjęcie, na którym po bokach Ewy, notabene ubranej po męsku, stoją jej brat i siostra. Rok później, gdy Ewa trafia do aresztu, o czym już trochę później, swoją pomoc oferuje jej wuj, czyli wiemy, że jednak miała jakieś kontakty z rodziną na pewno i nie wyjechała tam sama. Jej pierwsza działalność trafia na grunt miasta Chicago, gdzie razem ze swoją partnerką, szwedzką malarką Ruth Norlander, sprzedają gazety o radykalnych treściach i prowadzą anarchistyczno-feministyczną działalność Grey Cottage. Potem trafia do Nowego Jorku i w 1925 roku pierwszy raz zapisuje się na kartach historii, a raczej Her Story, bo zakłada jedną z pierwszych lesbijskich przestrzeni w Stanach Zjednoczonych. Mowa o herbaciarni, którą nazywała Eve's Hangouts, mieszczącej się w Greenwich Village, czyli w ówczesnym centrum nowojorskiej Bohemy. W herbaciarni odbywały się wieczorki poetyckie i grupowe dyskusje. To była bezpieczna przestrzeń przede wszystkim dla kobiet. Na drzwiach umieściło nawet napis: mężczyźni są wpuszczani, ale niemile widziani. Jak dobrze, że jestem lesbijką. Właśnie, no może byś był ewentualnie wpuszczony, chociaż jeden jej przyjaciel zeznał później, że to było żartem. Bo w lokalu pojawiali się mężczyźni, głównie artyści, którzy właśnie potem opowiadali o przebywaniu w tym lokalu. Nie sprzedawano tam ani nie spożywano alkoholu. To co to za herbaciarnia? Właśnie, bo były to przecież czasy prohibicji, więc wiele takich miejsc oficjalnie nie sprzedających alkohol robiło to pod ladą.
Ale policja nie znalazła żadnych dowodów właśnie na sprzedaż nielegalną alkoholu. Nie imprezowano też tam. Jedyne, co mogło przyciągnąć uwagę zmartwionych moralnością świata przychodniów, było to, kto w tym lokalu przebywał. Jeśli chodzi o znanych klientów i przede wszystkim klientki herbaciarni, to mogę tutaj wymienić dwa bardziej znane nazwiska, czyli Emmy Goldman i Margaret Higgins Sanger. Ta pierwsza, urodzona na Litwie Żydówka, znana jest z obrony praw pracowniczych, czego dokonywała na łamach prasy. Druga natomiast stworzyła feministyczne czasopismo The Women Rebel i założyła organizację na rzecz świadomego macierzyństwa American Birth Control League, która dzisiaj działa jako Planned Parenthood. Sama Eve Cochevar promowała też twórczość początkujących artystów, na przykład nieznanego jeszcze wtedy Henry'ego Millera. Bywali tam też żydowscy intelektualiści, imigranci, kobiety o wprost niegodnych lewackich poglądach, no i może przede wszystkim lesbijki. Nic dziwnego, że lokal utrzymał się tylko przez jeden rok. Za Wasilewską cytujemy pewnego znanego z bigoterii dziennikarza, Bobiego Edwardsa, który w 1926 roku w Greenwich Village Quill pisał o Eve's Hangouts tak. Pani wybierają tam towarzystwo pań. To nie jest zdrowe dla dorastających dziewcząt, ani komfortowe dla prawdziwych mężczyzn. Jejku, no strasznie współczuję tym Oj, Bobby. Prawdziwym mężczyznom. No, pewnie się obraził za te słowa o tym, że mężczyźni są wpuszczani, ale niemile widziani. Tak coś mi się wydaje. W ogóle ten krótki cytat bardzo mi przypomina sposób, w jaki pisano w warszawskich gazetach o Zofii Sadowskiej. Jestem w miarę świeżo po przeczytaniu książki Wojciecha Szota i właśnie tam o tej bardziej zmaskulinizowanej lesbijce pisano w taki sposób, że to ona demoralizowała damy, kobiety, że jest wszystkiemu winna i generalnie ją należy potępić, a wszystkie inne kobiety w jej kręgach czy z nią jakoś tam związane są zupełnie niewinne i po prostu pod złym wpływem. Nie wiem, jak to skomentować. Ach, tak ludziom jest chyba łatwiej myśleć. Tutaj chciałbym jeszcze zrobić taką małą dygresję co do nazwiska przybranego właśnie Ewy. Zrobiła to w sposób całkiem przemyślany. Nie mówię tutaj akurat o nazwisku Cochevar. I w ogóle jeśli źle wymawiamy to nazwisko, to wybaczcie, ale jest dosyć trudne i nawet zagraniczni badacze, tacy jak właśnie na przykład Barbara Kahn, głównie używają tego drugiego, czyli właśnie Eve Adams. Dla niektórych to nazwisko już było sobie perwersyjne, dlatego, no bo było nawiązaniem trochę do takiej androgenicznej sfery, z jednej strony Ewa, a z drugiej strony Adam. No i właśnie to i wiele innych rzeczy związanych z Ewą, a przede wszystkim jej prowadzenie herbaciarni, było powodem, dla którego chciano po prostu skończyć z jej publiczną obecnością w Nowym Jorku. Policja szukała na nią jakichś haków, ale nie znalazła niczego, dlatego napuściła na nią policjantkę w przebraniu. Margaret Leonard zaczęła pojawiać się w Eve's Hangouts i wkrótce została zaproszona przez właścicielkę lokalu do teatru. Spędziły razem cały wieczór, poszły na tańce. Ewa ofiarowała jej nawet swój zbiór opowiadań. Wspominaliśmy o nim wcześniej. Ewa zatytułowała go Lesbian Love. Tak, po prostu, bez ogródek, wiadomo. Żeby było wiadomo, o co chodzi. Tak, było łatwo znaleźć po tytule. Nie bawimy się w jakieś metafory. Po prostu Lesbian Love. I wydała go własnym kosztem. Tak, na marginesie jego jedyna kopia znajdowała się jeszcze kilka lat temu w bibliotece w Yale. Ale i ta zaginęła lub została skradziona. Pozostałe znajdują się w prywatnych rękach i gdy ta badaczka Barbara Kahn chciała pożyczyć któryś z kopii, żeby zapoznać się z tekstem, nikt nie wyraził na to zgody. Dlatego tak niezwykłe jest, że kawałek jednego opowiadania odczytuje publicznie, co można odsłuchać w filmiku na YouTubie. Ale wracając do przygód Eve, zostawiliśmy ją w objęciach pięknej Margaret, która już następnego dnia złożyła donos na właścicielkę herbaciarni. Oskarżyła w nim ją o napastowanie, zbyt bliskie ściskanie w tańcu, a jako dowód przedstawiła swoją kopię Lesbian Love. Szczerze to widzę tu świetny wątek do filmu o Eve. Margaret na pewno była oczarowana właścicielką herbaciarni i im dłużej trwał ich wspólny wieczór, tym bardziej zapominała, w jakiej roli się tam znajduje. Nad ranem biła się z myślami, jak uratować Eve, ale ostatecznie stchórzyła i z ciężkim sercem poszła na komisariat.
Może wydarła ze zbioru parę kartek na pamiątkę i czytała je potem pod poduszką. To naprawdę zaginiony zbiór opowiadań zatytułowany Lesbian Love uruchamia wyobraźnię. Może nam uda się kiedyś go zdobyć. Tak. Może tobie. Nie Barbarze Khan, tylko Barbarze Trojanowskiej. Ale niestety. Ewa trafiła właśnie za ten zbiorek Lesbian Love do aresztu na 6 miesięcy za nieprzyzwoite zachowanie. Władze nie zgodziły się na wpłacenie kaucji, którą chciał właśnie płacić jej wuj. Chcieli, żeby Ewa na wolność w ogóle nie wyszła. Zgłosił się też do nich sąsiad Ewy, który zeznał, że sprowadza ona do siebie kobiety na seks. Osobiście znam wiele przyzwoitych dziewczyn zdemoralizowanych przez tę kobietę. Tak miał mówić. I przez to właśnie Ewa trafiła do więzienia. Tam jeszcze taki znowu ciekawy, filmowy wątek. Spotkała w więzieniu Mae West, słynną aktorkę, o której my też wspominaliśmy w odcinku o kinie. Hollywood. Dokładnie. Tylko, że Mae West, mimo że odsiadywała karę z tego samego paragrafu, była w więzieniu przez 10 dni. Natomiast Ewa po pierwsze nie mogła opuścić więzienia pod żadną kaucją, ale chciano też pozbyć się jej w ogóle z kraju, samych przyzwoitych i normalnych ludzi. Doprowadzono do jej deportacji i w 1929 roku znajdujemy ją w Gdańsku. Mimo jej rozpaczliwych próśb nie zostało jej przyznane obywatelstwo amerykańskie i w Gdańsku musiała zostać. Niedługo, dlatego że jak tylko zbierała pieniądze, uciekła do Paryża. Możliwe, że już wtedy odczuwała w Gdańsku takie antysemityczne nastroje. No a w Paryżu kolejna porcja niesamowitych dokonań. Eve Adams. W Paryżu Eve w miejscu pod nazwą Le Boudoir de l'Amour sprzedawała i promowała nielegalne w USA książki. Bardzo możliwe, że wiemy o jaką treść chodziło tych książek. Był to m.in. już wspomniany Henry Miller, który również wtedy przebywał w Paryżu i wtedy już zaprzyjaźnił się na dobre z Eve. We Francji również w życiu prywatnym Ewy działo się dosyć dużo. Zaadoptowała m.in. pewną 28-letnią Niemkę. Prawdopodobnie było to zabezpieczenie się przed ewentualną deportacją. Nie wiemy do końca, czy ta 28-letnia Niemka była dla niej naprawdę jakoś bliższą osobą, bo zdarzały się też takie sytuacje, że w parach homoseksualnych głównie ta starsza osoba adoptowała tą młodszą, by między innymi zabezpieczyć ją finansowo. Ale z drugiej strony Eve była wtedy związana z Hello, piosenkarką, która zbiegła z nazistowskich Niemiec. Więc naprawdę nie wiemy, jak to u nich wyglądało. W każdym razie Eve czuła się odpowiedzialna za obie kobiety i kiedy wybuchła już wojna, i z Hello, i z tą przybraną córką uciekła do Nicei. Dlaczego akurat tam? Próbowała uciec z obiema kobietami do Stanów Zjednoczonych, jak to zrobili jej pozostali przyjaciele w Paryżu, no ale ona nie mogła. Mimo starań przyjaciół w Stanach, nikt się na to nie zgodził ze względu na jej przeszłość, ale pewnie też ze względu na to, że chciała to zrobić jeszcze z dwiema innymi kobietami. Więc znalazły się w Nicei, gdzie zaangażowały się w działalność w akcjach oporowych przeciwko nazistom. Ewa i Hella zostały jednak w 1943 roku aresztowane. Trafiły do obozu internowania w Drancy pod Paryżem. 52-letnia Kołczewer i jej partnerka po 9 miesiącach pobytu tam zostały przewiezione do Auschwitz, gdzie zostały zamordowane w komorze gazowej, bardzo możliwe, że 17 lub 20 grudnia 1943 roku. W tym miejscu też chciałbym dodać, tak dla wyjaśnienia, że Ewa i Hella nie zostały zabite z powodu tego, że były lesbijkami, tylko po prostu przez to, że jednak były Żydówkami. Zresztą nie dostałyby, tak jak już wiecie, trójkąta różowego, bo ten był przeznaczony tylko dla homoseksualnych mężczyzn, ewentualnie ten czarny, bo lesbijki były w tej kategorii społecznej. Gdy ostatnio byłem w Auschwitz, dowiedziałem się, że nie przywożono tutaj za wiele osób homoseksualnych, i egzekucje na takich osobach nie odbywały się szczególnie właśnie w Auschwitz i w Birkenau.
Jednak ostatecznie akurat Ewa trafiła do Auschwitz z powodu homofobii. Właśnie autorka artykułu krytyki politycznej wysnuwa z jej dziejów wniosek o niszczącej sile homofobii i o tym, w jaki przewrotny sposób ona się przejawia. Chodzi tu o to, jak pozbyto się z Nowego Jorku i ze Stanów Zjednoczonych właścicielki herbaciarni, w której mogły swobodnie spotykać się kobiety, a w tym homoseksualne kobiety. Wasilewska pisze właśnie, że nie mówi się o tym, że przeszkadza sama homoseksualność Kotchever czy takiej Sadowskiej, ale to, że rzekomo demoralizuje inne damy i tak dalej. Nikt nie przyznaje, że tak naprawdę drażni i napawa niepokojem patrzenia, jak ktoś żyje inaczej, wygląda inaczej, ma odwagę powiedzieć nie napisanemu już wcześniej scenariuszowi swojego życia. Wniosek ten jest oczywiście trafiony i my też się pod nim przecież podpisujemy. Tak samo trafione jest połączenie tego wniosku ze współczesną Polską. Chłopcy nie mogą trzymać się za rękę, bo jeszcze jakiś przechodzień poczuje się nieswojo. My chyba w żaden inny sposób nie podsumujemy tej historii, bo wyznaczyliśmy sobie to zadanie, żeby po prostu zapoznać jak największą publiczność z osobą Ewy Kotchever. Niech ktoś zacznie w końcu kręcić ten film o polsko-żydowskiej lesbijce, która założyła jeden z pierwszych lesbijskich klubów w Stanach. Ja jako prawdziwa Polka jestem z tego bardzo dumna. To już koniec dzisiejszej Queer Story. Dziękujemy Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i do następnego razu. Cześć!